jak w końcu dostać to, czego pragniesz najbardziej. Część druga, wyjaśnienia, brakujące elementy. Bo w pierwszym filmie wytłumaczyłem o tym, że żeby dostać to, czego pragniesz, musisz z jednej strony mieć tą intencję, że chcesz to, a z drugiej strony nie zależy ci, czy będziesz to miał, czy nie. Jednocześnie. Z jednej strony starasz się, robisz wszystko, co możesz, żeby to dostać, a z drugiej strony nie obchodzi cię, czy to odpali, czy wyjdzie, czy dostaniesz to. Więc ten stan jest bardzo trudny do uzyskania, więc w tym filmie wytłumaczę, jak funkcjonuje ten stan. Rozłożymy to na części pierwsze, żeby zrozumieć to i powoli, krok po kroku wzrastać w tym. Ludzie pytają, że mam cisnąć, czy nie? Mam być zawzięty, czy nie? Mam być uparty na tą rzecz, którą chcę? Okej, z jednej strony odpuszczę sobie, okej, nie obchodzi mnie, ale mam być zawzięty, mam być uparty na tą rzecz? Tak cisnąć to, czy nie? Więc natura funkcjonuje tak, że nie wiem dlaczego, ja zaobserwowałem, że funkcjonuje tak, że optymalny stan praktycznie to jest flow. To jest ten, że paradoksy, ten paradoks funkcjonuje, te dwie części, powiedzmy, że to jest część mózgu, że z jednej strony myślisz w ten sposób, z drugiej strony w ten sposób. I razem to łączy taką siłę, która wprowadza cię w taki flow, gdzie robisz, tworzysz i wychodzi, i dzieje się. Ale jest trudno to uzyskać, więc możemy rozłożyć to na dłuższe okresy czasu. Żeby dostać to, czego pragniesz najbardziej, wyjaśnienie to jest tak. Zrób wszystko, co możesz przez jeden dzień, przez 7 godzin, przez 3 dni, przez 5 godzin, ile czasu chcesz, i później inną część czasu przeznacz na to, żeby zająć się czymś innym, żeby odpuścić to, żeby twoje myślenie się oczyściło z tej rzeczy. Żebyś się skupił na czymś, gdzie ta rzecz odlatuje. Tracisz ją, nie interesuje cię. To jest tak długoterminowo, jak rozłożymy ten stan, jak zrobimy taki zoom na ten stan. Teraz, jak starasz się i ciśniesz i jesteś zawzięty i uparty, to wysyłasz strasznie dużo mocy we wszechświat, na cały wszechświat. To jest energia, to jest intencja, to jest coś, co wysyłasz. Teraz, żeby ta intencja zamarynowała się ze wszechświatem, żeby to zaowocowało, to musi być okres, gdzie odpuścisz to, zostawisz to, odpoczniesz. Twój mózg nie będzie wydzielał tej takiej presji, że, bo jak ciśniesz bardzo, to zaczyna się robić taka presja. Tak zaczyna to być takie stresujące. Więc jak zrobisz to, to wysyłasz dużo energii, ale inną część czasu trzeba tak świadomie, chętnie zadziałać na to, żeby wprowadzić się w stan, gdzie odpuszczasz to. I to nie jest tak, że okej, zostawię to, bo twój mózg nadal będzie sam jechał, będzie działało tam, będzie to ciśnienie. Więc trzeba zrobić pewne rzeczy, zająć się czymś innym, zrelaksować się, pójść na jakiś spacer, na jakąś wycieczkę, coś, żeby odeszło z twojego mózgu całe to ciśnienie. I wtedy zazwyczaj rodzi się ta rzecz, dzieje się, nagle dostajesz ten telefon, nagle coś się pojawia. Tak zauważyłem, nie wiem dlaczego tak jest, tak funkcjonuje natura po prostu. Więc jak chcesz zacząć rozumieć i uzyskiwać ten stan, to najlepiej zacząć od tego, że ciśniesz, jesteś zawzięty, jesteś uparty, chcesz tego, zależy ci na tym, robisz wszystkie te rzeczy, wysyłasz tą siłę i później działasz w taki sposób specjalnie, żeby odpuścić to, żeby odejść głową od tego, żeby ta presja odeszła. I robisz to takimi długimi okresami, że z jednej strony robisz to przez jakiś okres czasu ciśnienie, z drugiej strony odpuszczasz. Ciśnienie, odpuszczasz. Więc im bardziej to przyspieszasz, ten proces, im łatwiej ci jest cisnąć i odpuścić, cisnąć i odpuścić,
Im łatwiej jest ci przeskakiwać z tego, że dałem wszystko, co mogłem, i łatwo mi jest przejść na ten stan, gdzie odpuściłem sobie. Im łatwiej ci jest przeskakiwać, tym szybciej możesz to robić. Możesz to robić w ciągu godziny, w ciągu 15 minut, w ciągu minuty, w ciągu sekundy. I dochodzisz do takiej częstotliwości, gdzie tak szybko przeskakujesz, że praktycznie działają jednocześnie te dwa procesy. Chcesz i nie chcesz jednocześnie. I wtedy magia się dzieje. Wtedy twoje działanie każde jest płodne, jest gęste. Robisz, chodzisz po świecie i robisz rzeczy i wychodzą. Po prostu dzieją się. Chcesz coś, działasz w taki sposób na tych falach, na tej częstotliwości, że wychodzi. Każde twoje słowo, każde twoje działanie jest pełne. Takie efektywne. Więc mam nadzieję, że ten film wyjaśnia, jak powoli możesz uzyskiwać ten stan, gdzie dwie przeciwstawne rzeczy jednocześnie się dzieją. I nie wiem, czy to jest prawo, czy to jest natura. Po prostu tak działa. Tak zauważyłem. Można to zaobserwować. Możesz zaobserwować sam siebie, swoje procesy myślowe, jakie działania prowadzą do jakiego efektu. I ja zauważyłem, że takie działanie, że działasz i odpuszczasz, im bardziej to się przyspiesza, tym bardziej wchodzisz w flow i tym bardziej twoje działania są takie gęste. Mam nadzieję, że wyjaśnia to parę rzeczy na temat tworzenia rzeczywistości, do manifestowania, do zyskania tego, czego pragniesz. Jeżeli tak, to zostaw lajka. Jeżeli interesuje Cię kanał i tematyka, to możesz subskrybować. Widzimy się następnym razem.